Witam serdecznie, moi kochani. W dzisiejszym odcinku spędzimy cały dzień z Leosiem. Kupiliśmy Leosiowi dzisiaj dużo fajnych rzeczy, które wam mogę pokazać. I z Paulą dzisiaj Leosie zabieramy do psiego przedszkola czy parku? Nie, do psiego parku. Psiego parku, no. Tam będą różne inne pieski. Ale w ogóle ja zauważyłam, że tutaj jest napisane, że to jest level 2. Że to już jest trochę takie, może być bardziej skomplikowane. No, co da radę, to jest mądry pies. Mądry potacie. Many months later. Tato, dlaczego jestem taki? Taki, to znaczy jaki? O Jezu, nie mogę tego czuć. Okej. O. No, tutaj gdzieś i tu są jeszcze zakrywki. Ale ja nie wiem, czy on z te zakrywki zrozumie. Tu jest taka, tu jest taka, tu jest taka. A my mamy z levelu drugiego. Do tej zabawki daje się przysmaki. On będzie musiał sobie po prostu tą zabawkę tak rozkminić, żeby spod tego wyciągnąć te przysmaki. No, idealnie. Aha, i pokazuje, że nie, że tylko trzeba to wsadzić. Co teraz robisz, tak? Ja się zajmę matą, a ty możesz mu tam wstawić ten pojemnik. Czekaj. Spać, ładnie to wygląda. Myślisz tak. Najpierw mi się wydaje, że nie za mało, nie rozumiem na razie. O! Co jest grube? Właśnie zawsze jak on ma coś w buzi i je, to on gdzieś idzie albo na matę, albo na swoje łóżko, albo na nasze łóżko i tam dopiero to zjada. Co, dał radę? Patrz, to wygląda tak. Tylko, że zakładanie tej maty trwa bardzo dłużej, niż jakby po prostu ją tam. Dobra. Nie rozróżnię tej maty od tej. I pani mi nam poleciła w zoologicznym taki płyn neutralizujący zapach, a później odstraszający, że jakiś mocno cytrynowy i on nie będzie chciał podchodzić tutaj. Dzisiaj, kochani, ja tu robię jakąś ściereczkę, nie wiem, w łazience albo kuby ręcznik, koszulkę jakąś. To jest cytrynowy? A nie. Nie, to jest na razie taki, żeby nie było czuć, że on tu kiedykolwiek sikał albo robił kopę. Tam do końca. Dobra, co matka dajemy? Ogólnie ja bym dała mu dzisiaj obiad tą nową taką. To jest coś tam zagrodowe. Jest ta usta. A nie za dużo, bo nie wiadomo, czy będzie lubił to. Leo, zobacz co mam. Powąchaj, chodź. No, jak ojciec! Ale wcina. Widać, że te chrupki tak średnio w porównaniu do takiego prawdziwego mięcha. Jest ta zagroda. Co? Co zrobiłeś? Nie! Dlaczego ty po ścianach tą mielonką rzucasz? O nie. Odczuj się. Nie dostaję. Nie dostajesz. O nie. Nie przykrywaj na razie, bo mi się wydaje, że z przykryciem to jest za ciężko. Tak? Póki co, no. Żeby on w ogóle obczaił, że to trzeba kręcić na początku, tak mi się wydaje. Poprzykrywać i żeby on łapką po prostu ruszał tym. Ale nie wracamy na łóżko, nie wracamy na łóżko. Chodź tutaj, tu. No. Fajna zabawka. Siedziałam teraz jak taki kawał mięsa, że mam w dupie ten przekąsk. Bo teraz mu się ta szczenięca sierść jakby schodzi i trzeba wyczesywać, żeby nie było wszędzie tak brudno. No z chmurką się baw. To nie było dobre. Nie, berek. Idziemy teraz do psiego parku. Ja tam nigdy nie byłem. Nie, byłem tam raz. Patek! Pamiętasz kiedyś, byliśmy w psim parku? Ten, ja cię wyprowadzałem? Tak. Kuba potrzebował chodzić na spacery, więc go wyprowadzałem. Całe szczęście, że pamiętam. Bierzemy woreczki. Tutaj takie pasy do samochodu. A, jeszcze wodę bierzemy ze sobą. Nie, dawaj tego, no, nadam do mnie. Daj na tego. Dawaj, to trzeba fotkę sobie. Dawaj na Emę. Pierwszy trip jego.
Pierwszy tryb Mustangu, bo tak to jeździł to już autem. Właśnie dotarliśmy do tego parku i to jest chyba to, co, nie? Czekaj, regulamin, korzystając z biegów dla psów. Kurde, jakie fajne atrakcje mają. No. Ciekawe, fajnie. To już wtedy by się pobawił. Kto? No ja. Ej, wejdź tam. I z Leosiem. Nie przestraszył się. No, nie przestraszył się. Nie, no to chyba raczej nie jest dla niego. Leoś, Leoś, Leoś. O, super! Ja się nie znam, ale to chyba spoko, że... O, kurde. To jest, wydaje mi się, dla takich wielkich psów, no przecież... Leoś, dawaj, dawaj. Dla niego to jest pionowe. Chodź. Tak. Mnie też. To jest bardzo, bardzo duży. To jest ona czy on? Jak ona to git, a jak on to... To co, na słuczki inaczej reaguje? No nie, no bo to jest... psów się boi. No, połóż się ładnie. Ale wielki. Połóż się, tak. No. Brawo, teraz tam. Leoś, patrz, teraz do mamy. Biegnij do mamy. No. Mama. A patrz, a w drugą stronę? Kochani. Kocha. O nie, czuję się zdradzona. O, a tu przeskoczysz? Na pewno. Dla ciebie tak. Chyba większa zabawa tutaj ten park. Leo, Leo. Leoś. Zeszy? Tak. O. Taki w tym, safari Pokémon, co nie? Co chwilę inna rasa. Tu jest husky, tu jest bulldog francuski, chihuahua. Ale gdzie jest fajnie, bo każdy tu sprząta. W ogóle bardzo fajne miejsce, bo ja ogólnie też lubię psy. Dogi niemieckie, tak samo jak bulldogi francuskie. Kiedyś chciałem mieć bulldoga francuskiego, ale nie brałem go z jednego względu, bo strasznie chorują. A też mi się wydaje, że z nim było troszkę więcej kłopotu niż z takim malutkim. No i ogólnie takie parki, nie wiem, jak macie jeszcze jakieś parki w Krakowie, piszcie w komentarzach, chętnie je odwiedzę. I też musimy poszukać i trzeba się częściej wybierać. Chodź Tyson, no. Cześć, no, ja jestem Mike. Mike Tyson. Co, wracamy do domu. 3, 4. Jeee! Cześć. Nie! Justina Biebera? No dawaj, kupić nowe. No weź. To był mój pierwszy chłopak. Ja to znam. Nie za ciepła, nie za zimna. A lubi się myć czy ucieka? Właśnie nie. Właśnie nie wiem, to jest pierwsza kąpiel. Jeźdźka mu tam umyła. Leosiu, Leosiu, nie bój się, ej. Ja nigdy psa nie byłem. Czekaj, spłuczemy się i zaraz będziesz szaleć. Nada była. A jeszcze zamknij. Ej, 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 mały, mały. On się wkur... Weźmy na ręczkę. Chodź jeszcze, chodź. Chodź, jeszcze ząbki, nie bój się. Ząbki i już kończymy. Kończymy już. Otwórz. Bo to jest dla niego coś nowego. Ale, dobra, niech będzie. Na odcinek teraz jadę do Trąby, zostanę z mamusią. Ja jeszcze wam pokażę coś niesamowitego. Jak zawsze wracam i jak on się super cieszy. Zostawię sobie kamerę przed pokojem. Właśnie. Wróciliśmy z próby. Teraz wchodzimy do Leosia. Leoś! O nie, zrobił parę kół. Weź. Ja myszka. Powiem wam, to jest coś niesamowitego. Bo wracasz do domu i nikt się tak nie wita jak on. Dobra, tu jeszcze dla Leosia mamy lody. Tak, bo dzisiaj byliśmy w zoologicznym i takie są wsi lód. I kupiliśmy jabłko marchewkę i zobaczymy, czy posmakują Leosiowi. O, to jest tak wyglądają. Co zaś? No tak, Leoś, posmakuj loda. Dobry lodzik.
Dobry, chyba smakuje. Ej, chcesz posmakować? Weź tak na palec, zobacz, czy dobra. Dobra. Ty, dobre. No i kochani, jeżeli wam się podobał odcinek z Leosiem, zostawiacie łapki w górę, a będę ich robił więcej jeszcze. Mamy kilka pomysłów z Leosiem do nagrania. No i co, my się z wami powoli żegnamy, bo już jest późno. I życzymy wam miłego wieczorku. Do zobaczenia. Cześć. Hejo.